Yo! Tu Dominika. I w dzisiejszym filmiku przedstawię Wam kilka moich wskazówek, rad na temat tego, jak jeździć na desce, a konkretnie na tak zwanej fiszce, czyli mini longboardzie, oraz jak się przygotować do tej jazdy. Oczywiście nie wyłożę Wam wyłącznie suchej teorii, ale również sama pokażę na desce, co i jak wykonywać. Po pierwsze, nie jest zbyt istotne, jakie ubrania założysz do jazdy na deskę, jednak bardzo istotne jest obuwie. Nie mogą to być żadne klapki, ani szpilki, ani równie niewygodne buty, ale najlepiej buty sportowe z płaską podeszwą. Bardzo dobrą opcją i osobiście moim faworytem są Vansy, ponieważ buty służące do jazdy na longboardzie raczej powinny mieć dość grubą podeszwę, ponieważ jednym ze sposobów hamowania jest właśnie hamowanie wręcz podeszwą. Także jak wiadomo, ta podeszwa może się bardzo szybko zetrzeć. A na przykład Vansy czy też Konwersy mają tę podeszwę bardzo grubą. Ja sama mam Vansy i są już one w naprawdę bardzo opłakanym stanie, ale strasznie je lubię i staram się tylko w nich jeździć na desce, no bo wiem, że one są już po prostu skazane na bliską śmierć, dlatego staram się je zużyć do końca. I w związku z tym, że moją nogą wiodącą, dominującą jest prawa, to hamuję lewą. Akurat na tych butach nie widać takiej wielkiej różnicy między tymi butami. To jest noga prawa, to jest noga lewa. Jednak, gdy się przyjrzycie, możecie zobaczyć, że podeszwa lewego buta jest troszkę bardziej wypłaszczona. No ale mimo, że te buty mam już ponad 3,5 roku, to nadal mi się bardzo dobrze sprawują i jak widzicie, podeszwa nie jest aż tak zużyta. Także polecam Vansy. Gdy uczysz się jeździć, na przykład jest to dopiero twój pierwszy dzień jazdy, to bardzo dobrym pomysłem jest wzięcie ze sobą jakiejś drugiej osoby do pomocy. Najlepiej, żeby ta osoba była silniejsza od ciebie. Chodzi mi o to, że gdy uczycie się jeździć, to jeszcze nie do końca macie wyczutą tę deskę i nie bardzo wiecie, jak zbalansować ciałem tak, żeby na niej ustać. Z początku sam moment rozpoczęcia jazdy może być naprawdę tym najtrudniejszym. I wtedy bardzo dobrze, gdy będzie Was asekurowała, a wręcz trzymała druga osoba. Tak, żebyście mieli pewność, że jeśli deska Wam się wysmyknie spod stóp, wyleci w przód lub w tył, to nie upadniecie na tyłek, tylko po prostu podtrzyma Was ta osoba. Drugim rozwiązaniem jest po prostu trzymanie się jakiejś ścianki, jakiegoś murka, ale to czasami może bardziej zawodzić niż druga osoba. Najbardziej istotne, szczególnie na początku naszej przygody z deskami, jest posiadanie odpowiednich ochraniaczy. Najlepiej jest używać całego zestawu ochraniaczy na nadgarstki, na łokcie oraz na kolana. Ale najważniejszym elementem naszego bezpieczeństwa jest kask na głowę. Ja niestety posiadam wyłącznie kask rowerowy, ale myślę, że lepsze to niż nic. Choćby Wasz kask miał wyglądać najbardziej kiczowato, jak tylko jest to możliwe, to naprawdę lepiej go nosić podczas jazdy. Przynajmniej podczas pierwszych jazd na Waszej nowej desce. Sama jazda na desce jest wbrew pozorom znacznie prostsza niż stanie na niej. Gdy jedziecie na fiszce lub każdym innym rodzaju deski, musicie koniecznie pamiętać o tym, żeby zawsze patrzeć pod nogi. Oczywiście musimy też rozglądać się wokół, sprawdzać czy na przykład nikt nie idzie nam naprzeciwko lub nie jedzie. Jednak bardzo istotne jest to, żeby kontrolować to, co dzieje się przed naszymi nogami, przed naszą deską. Może się to wydawać wszystkim bardzo oczywiste, ale czasami naprawdę chwila nieuwagi, natkniemy się na mały kamyczek i może on spowodować, że się po prostu wywalimy, bo deska zahamuje, kółko się zatrzyma na tym kamyku, no a my wypadniemy z deski. Szczególnie jeśli mamy akurat rozwiniętą dość sporą prędkość. Przód stopy wiodącej, dominującej, czyli tej, która znajduje się z przodu deski, zazwyczaj jest to prawa noga, powinien znajdować się mniej więcej pomiędzy tymi dwiema parami śrub z przodu deski. Gdy jedziemy z dość dużą prędkością z góry, to fiszka bardzo łatwo może wejść w drgania. Wtedy tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zbytnio nad nią zapanować
i często jesteśmy zmuszeni do zeskakiwania z naszej deski, gdy ona cały czas pruje naprzód. Jest to naprawdę dość niebezpieczne, szczególnie jeśli jedziemy po prostu ulicą, gdzie raz na jakiś czas może przejechać samochód. No a poza tym, tym sposobem możemy nawet stracić naszą deskę, no bo może ona pojechać naprawdę nie wiadomo gdzie. Zresztą może się natknąć na jakąś przeszkodę, może się nawet rozwalić, zepsuć. Także uważajcie na to, nie rozwijajcie zbyt dużych prędkości jadąc z górki. No i jeśli już mówimy o ulicy, to koniecznie starajcie się nie jeździć ruchliwymi ulicami. Wybierajcie takie, na których w ogóle nie ma samochodów, albo przyjeżdżają naprawdę raz na ruski rok. Albo czasami po prostu trzeba wybrać chodnik z kostką brukową. No trudno. Bo nawet jeśli już jeździcie naprawdę dobrze na desce i wybierzecie brzeg ulicy asfaltowej, to w każdym momencie na waszej drodze może się natknąć kamyk, którego nie możecie ominąć, bo akurat obok was jedzie jakiś samochód, albo po prostu nagle stracicie panowanie nad deską, bo na przykład powieje większy wiatr, co często się zdarza, no bo samochody mogą przejeżdżać z naprawdę dużą prędkością obok was. No i wtedy taka jazda może się skończyć naprawdę nieprzyjemnie, także naprawdę omijajcie ruchliwe ulice. Aby jechać slalomem, wystarczy odpowiednio balansować ciałem. Natomiast gdy chcemy skręcić, musimy nacisnąć stopami krawędź deski po tej stronie, w którą chcemy skręcić. To znaczy, jeśli chcemy skręcić w lewo, musimy przycisnąć lewą krawędź. Gdy nasza deska traci prędkość, po prostu odpychamy się od podłoża nogą, która nie jest u nas dominująca, a ta dominująca pozostaje na desce równolegle do niej. Najprostszą metodą hamowania jest hamowanie podeszwą stopy niedominującej przez delikatne tarcie tej podeszwy o podłoże. No i ostatnia wskazówka, po prostu bawcie się dobrze. Nie szalejcie zbytnio, ale poczujcie ten wiatr we włosach i poczujcie, jaką jest naprawdę wielką frajdą jazda na deskorolce. Na przykład na fiszce. No i to już wszystkie wskazówki, jakie dla was dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla was pomocny, przynajmniej dla niektórych z was. Może akurat planowaliście nauczyć się jeździć na desce i teraz macie kilka wskazówek, jak tego dokonać. Jeśli ten filmik wam się spodobał i jeśli jeszcze tego nie robicie, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, a wtedy będziecie informowani o wszystkich moich nowościach. No dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo!